Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zajmiemy się rozwiązywaniem układów równań n na n poprzez wzory Cramera. Na pewno pamiętasz ze szkoły średniej, że rozwiązujemy układy równań różnymi metodami. Metoda podstawiania, przeciwnych współczynników, metoda graficzna. I ci, co uczyli się w szkole metody wyznaczników, będą dobrze operować teraz na wzorach Cramera. Otóż, ja tutaj napisałam taki układ, prawda, który ma n równań i n niewiadomych. Te niewiadome oczywiście możemy standardowo oznaczać x, y, z, ale ja tutaj oznaczyłam te niewiadome jako właśnie x1, x2, x3, aż do xn. Czyli pierwsze równanie a11, x1 plus a12, x2 plus i tak dalej aż do a1n, xn równa się b1. Drugie równanie i tak dalej aż do ostatniego równania, gdzie mamy an1, x1, dodać an2, x2, dodać i tak dalej ann, xn równa się bn. Oczywiście pamiętamy, że te wszystkie a, które tutaj widzimy, możemy sobie nazwać je, zaiterować tak, a i k należą do zbioru liczb rzeczywistych i tak samo te współczynniki, wszystkie b i należą do zbioru liczb rzeczywistych. To są po prostu liczby, prawda, konkretne dla danego układu równań. Dwójka, piątka, siódemka i tak dalej, i tak dalej. To są liczby. Dlatego tak zapisałam, że to są liczby, które należą do zbioru liczb rzeczywistych. No i teraz naszym zadaniem jest rozwiązać ten układ, tylko powtarzam, na razie się uczymy na tym spotkaniu rozwiązywać układy równań, które mają tyle samo wierszy, prawda, ile niewiadomych, czyli n na n. Żeby to pokonać, prawda, żeby się nauczyć rozwiązywać te układy równań, to musimy sobie wprowadzić tutaj takie wyznaczniki. Otóż będziemy mówić o wyznaczniku głównym i teraz jak wyznacznik ten główny budujemy? Otóż jest to wyznacznik zbudowany z samych tych współczynników a, czyli a11, a12 i tak dalej, aż do a1n. Tu może już nie będę pisała, tylko tą ostatnią napiszę an1, an2 i tak dalej, aż do ann. Oczywiście wyznacznik musimy umieć liczyć, prawda? Najczęściej to będą układy 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4. No rzadko kiedy będziemy rozwiązywać układ 7 na 7, bo metoda taka sama, tylko że bardzo czasochłonna. Dobra, to jest wyznacznik główny. A oprócz tego będziemy sobie musieli obliczać jeszcze wyznaczniki pomocnicze. Tych wyznaczników pomocniczych będzie tyle, ile oczywiście niewiadomych. I możemy je nazywać w zależności jak niewiadome są. Na przykład jak są niewiadome x, y, z, to będzie wx, wy, wz, prawda? I tak dalej. Ja mam niewiadome x1, czyli wx1. I jak taki wyznacznik pomocniczy jest zbudowany? Otóż ta kolumna w tym wypadku, kolumna tych współczynników, zostaje zastąpiona kolumną wyrazów wolnych, czyli ja napiszę b1 i tak dalej aż do bn tutaj, natomiast pozostałe się nie zmieniają, czyli pozostałe przepiszę tutaj te współczynniki, jakie są. No i oczywiście będziemy musieli policzyć taki wyznacznik pomocniczy. Liczymy wx1, liczymy wx2, prawda? Tylko w tym, jak będziemy liczyć wx2, to będzie kolumna tych współczynników, które stoją przed x2, czyli w tym wypadku ta kolumna zastąpiona kolumną wyrazów wolnych. I tak dalej, prawda? Ja sobie tutaj napiszę wx3 i tak dalej, liczymy aż do wxn. Czyli to są te wyznaczniki pomocnicze. Wyznacznik główny i wyznaczniki pomocnicze. I teraz co dalej? Otóż będziemy musieli się zastanowić nad tym, jakie sytuacje mogą występować. Ponieważ najczęściej spotykana sytuacja jest taka, że ten wyznacznik główny jest różny od zera. Jeżeli ten wyznacznik główny jest różny od zera, wówczas nasz układ będzie miał jedno rozwiązanie zawsze. I jakie będziemy liczyć? Właśnie za pomocą wzorów Cramera, czyli x1 to będzie wx1 podzielone przez w, x2 to będzie wx2 podzielone przez w i tak dalej, aż do xn to będzie wxn podzielone
dzielone przez w. No jeżeli będziesz miał x, y, z, to będziesz sobie pisał, że y to się równa wx przez w, że z to się równa wz przez w i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli wyznacznik główny jest różny od zera, wówczas taki układ ma zawsze jedno rozwiązanie. Natomiast problem jest, jeżeli się okaże, że ten wyznacznik jest główny równy 0, prawda? Ten wyznacznik główny jest równy 0. No bo teraz może się zdarzyć taka sytuacja, że pozostałe wyznaczniki, któryś z pozostałych wyznaczników nie będzie zerem. Czyli jak ja to zapiszę, że wx1 nie będzie zerem lub wx2 no nie będzie zerem lub i tak dalej, wxn nie będzie zerem. Może nam się taka sytuacja trafić, prawda, że wyznacznik główny będzie równy 0, a któryś z tych wyznaczników pomocniczych nie będzie zerem, wtedy będzie to układ sprzeczny, czyli ten układ u nas nie ma rozwiązania, brak rozwiązania, jeżeli taka sytuacja się zdarzy. Natomiast najciekawszą chyba sytuacją jest to, kiedy wyznacznik w jest równy 0 i wyznacznik wx1 jest równy 0 i tak dalej. I ten wyznacznik nawet końcowy wxn równa się 0. Po prostu jednym słowem, wszystkie wyznaczniki są równe 0. Uwaga, ten przypadek jest niejednoznaczny, ponieważ bardzo często wychodzi wtedy układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, tak? Lub może się zdarzyć w sytuacjach skrajnych, ale muszę o tym wspomnieć, może się zdarzyć sytuacja, że będzie to układ sprzeczny. I ja o tym będę ściślej mówiła na następnej lekcji, gdzie będę się zajmowała twierdzeniem Kronekera-Capelliego, ponieważ no to twierdzenie jest takie mocniejsze od tutaj tego, co powiedziałam, od tych wzorów Kramera, prawda? Natomiast można oczywiście zapamiętać, że gdyby się taka zdarzyła sytuacja, że W jest różne od zera i mamy tutaj no, układ N na N, no to na 100% jest jedno rozwiązanie. Jeżeli któryś z tych wyznaczników pomocniczych nie jest zerem, ale ten wyznacznik główny jest zerem, no to na pewno jest układ sprzeczny. Natomiast gdyby wszystkie się wyzerowały, to najczęściej bywa to układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, ale może się trafić też układ sprzeczny. Bardzo serdecznie zapraszam teraz do rozwiązywania tych przykładów, które wybrałam na to spotkanie. Przykład numer jeden. Mamy rozwiązać taki układ, który ma dwie niewiadome i dwa równania. Oczywiście możesz powiedzieć tak, zrobię sobie go metodą podstawienia, przeciwnych współczynników, nawet metodą graficzną. Oczywiście możesz. Natomiast ja w tym pierwszym przykładzie chcę nawiązać do metody wyznaczników, do wzorów Kramera. Czyli na tym przykładzie nam będzie najłatwiej. Od prostego przykładu będziemy dochodzić do trudniejszych przykładów. Czyli po pierwsze, pamiętaj, x muszą być podpisane pod x, y pod y, a liczby wolne przeniesione na drugą stronę. Taki typowy układ równań. I teraz tworzymy sobie wyznacznik, który będziemy liczyć, główny. Wyznacznik główny powstaje ze współczynników stojących przed niewiadomymi, czyli będzie 2, 3 z góry na dół i minus 4, minus 2. Jest to wyznacznik 2 na 2, więc bardzo prosto się go liczy. To pomnożymy z tym, to będzie minus 4. Odjąć to pomnożymy z tym, minus 12. Czyli będziemy mieć minus 4 dodać 12, czyli 8. Widzimy, że wyznacznik jest różny od zera, ten główny, czyli na pewno możemy to teraz dalej policzyć wzorami Kramera, bo będzie jedno rozwiązanie tego układu, czyli liczymy sobie teraz wx. Wx to znaczy, że liczymy sobie to w, które jest nam potrzebne do niewiadomej x. Czyli jak to powstaje? Kolumna x-ów, czyli, no mogę tutaj pokazywać, kolumna x-ów to jest stół, a tu jest kolumna y-ów, prawda? Więc kolumna x-ów zostaje zastąpiona kolumną wyrazów wolnych. Zczytujemy ją z samej góry, czyli tą kolumną zostaje zastąpiona i wpisujemy minus 2 i 5. Kolumna y-ów bez zmiany. Minus 4, minus 2. No i liczymy znowu wyznacznik. To razy to, czyli to będzie 4, minus to razy to, czyli będziemy mieć minus 20, czyli wynik 24. No to teraz liczymy kolejny wyznacznik, teraz wy, no bo druga nasza niewiadoma nazywa się y. No i znowu, kolumna teraz x-ów bez zmian, patrzymy sobie na ten wyznacznik główny, x-ów bez zmian, czyli 2, 3, natomiast kolumna y-ów zastąpiona jest teraz kolumną wyrazów wolnych, czyli tu są wyrazy wolne, minus 2, 5.
No i liczymy. To razy to, czyli 10, odjąć. To razy to, czyli minus 6. To się równa 16. I teraz zgodnie z wzorami Cramera mogę zapisać, że moje x to jest wx przez w, a moje y to będzie wy przez w. I to w klamerce zapisujemy, czyli ostatecznie mamy. Nasze x to będzie wx, czyli 24 podzielone przez 8, czyli to jest po prostu 3, a nasze y to będzie 16 podzielone przez 8, czyli po prostu 2. Popatrz, jest to układ oczywiście oznaczony, układ oznaczony, czyli układ, który ma jedno rozwiązanie i tak szybko, wzory Cramera są bardzo fajne, bardzo szybko się liczy właśnie rozwiązania tymi wzorami Cramera, no pod warunkiem, że te wszystkie wyznaczniki wcześniej się policzy, x wyszło nam równe 3, y wyszło równe 2. Jeżeli nie wierzysz, możesz sobie podstawić i sprawdzić. Teraz mam rozwiązać taki układ, który ma 3 niewiadome i 3 równania, czyli układ znowu jest w postaci n na n. Żeby go rozwiązać, będziemy stosować wzory Cramera. Oczywiście najpierw liczymy wyznacznik główny, czyli wyznacznik składający się z liczb, które są współczynnikami niewiadomych. Przed tym x stoi 1, przed tym 5 i przed ostatnim 2. Teraz tutaj mamy przed y 1, minus 1, 1. Tu mamy 1, 1, minus 1. Mamy policzyć, taki wyznacznik znamy już, najprostszą metodę Sarusa, liczenia wyznaczników 3 na 3. Czyli mnożymy sobie to z tym i to z tym. Czyli będziemy mieć tutaj 1, jak pomnożymy, tu plus 5 i tu plus 2. Odjąć, otwieramy nawias i teraz mnożymy to z tym, to z tym, to z tym. Czyli będzie tutaj minus 2, tu będzie plus 1 i tu będzie minus 5. Czyli teraz będziemy mieć, tu mamy 8, odjąć, a tu w nawiasie będziemy mieć minus 6, czyli po prostu mamy 14. Zatem wyszedł nam różny od zera ten wyznacznik główny, czyli na pewno będzie jedno rozwiązanie, tylko trzeba je znaleźć. No więc teraz policzymy sobie kolejne wyznaczniki, te pomocnicze, czyli teraz kolumna x-ów, skoro liczymy wx, kolumna x-ów, ta pierwsza kolumna, zostaje zastąpiona kolumną wyrazów wolnych, czyli 0, 0, 7. Reszta jest bez zmian, czyli 1, minus 1, 1 i 1, 1, minus 1. Liczymy znowu wyznacznik, czyli spisujemy sobie te dwa pierwsze wiersze, no i mnożymy to z tym, to nam da 0, tu nam da 0 i tu będziemy mieć tylko 7, odjąć. I teraz to z tym, to będziemy mieć w nawiasie minus 7, to z tym da nam 0 i to z tym da nam 0. Czyli po prostu będziemy mieć 7 plus 7, czyli 14. No to mamy wx policzone. No to teraz liczymy sobie wy, czyli pierwsza kolumna jest bez zmian, druga kolumna zastąpiona kolumną wyrazów wolnych 0, 0, 7, no i trzecia kolumna bez zmian. Znowu spisujemy 1, 0, 1, 5, 0, 1 i znowu mnożymy. To z tym da 0, to z tym da nam 35 i jeszcze to z tym da nam 0. Odjąć. Teraz tu będziemy mieć 0, tu będziemy mieć 7, a tu będziemy mieć 0, czyli po prostu odjąć 7. Jak od 35 odejmujemy 7, to nam wychodzi 28. Jako ostatni liczymy wz, czyli będziemy mieć pierwsze dwie kolumny bez zmian, przepisuję, a ostatnia kolumna zastąpiona kolumną wyrazów wolnych, czyli 007. Ze względu na te zera, które się pojawiają, no to się bardzo przyjemnie szybko liczy. No i tak, teraz mnożymy to z tym, to mamy minus 7. Dalej, tutaj mamy 0 i tutaj mamy 0. No to teraz w drugą stronę. To z tym to jest 0, tu mamy 0 i tylko tu mamy 35, czyli minus 35, czyli to się będzie równało u nas minus 42. No i teraz stosujemy wzory Cramera, czyli nasz x to jest wx przez w, nasz y to jest wy przez w i nasz z to jest wz przez w. Zatem będziemy mieć x to się równa wx, czyli 14 podzielone przez 14, to oczywiście jest 1, dalej wy to będzie 28 podzielone przez 14, to jest oczywiście 2
i nasze z to będzie wz, czyli minus 42 podzielone przez 14, to oczywiście będzie minus 3. Czyli mamy oczywiście układ oznaczony, czyli układ, który ma jedno rozwiązanie, jest oczywiście nim taka trójka liczb. 1, x równe 1, y równe 2 i z równe minus 3. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, żeby zrozumieć te wzory Cramera i je wyćwiczyć, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja tymczasem zapraszam już na kolejne spotkanie.